cała idea tego konkursu wzięła się z tego, że system edukacji stawia głównie na pomoc dla uczniów, którzy mają kłopoty, którzy nie nadążają. Jest bardzo mało inicjatyw, które by wspierały uczniów najlepszych. Myślę, że ten program jest ważny nie tylko dla Intercars, a dla całej branży aftermarketowej. W dobie samochodów autonomicznych, elektroniki, elektryfikacji pojazdów, cała ta branża musi się szkolić, a od czego trzeba zacząć? No trzeba zacząć po prostu od mechaników i od tego nowego pokolenia, które ma wchodzić na rynek pracy. Program Młode Kadry jest odpowiedzią dla branży, dla całej branży motoryzacyjnej. Kształcimy tych młodych ludzi do pracy w naszej branży motoryzacyjnej, głównie dla warsztatów. Coraz więcej młodych ludzi świadomie wybiera, że chce pracować w warsztacie i z tym wiąże swoją przyszłość. To ci najlepsi uczniowie dzisiejsi, oni będą zmieniać nasz świat, oni będą wymyślać, konstruować nowe samochody, nowe urządzenia, źródła energii. Jednym słowem sprawią, że będzie nam się żyło lepiej. The guys that are here, they are enthusiasts of being mechanics. They don't just learn, they live with this. They are the people who work with those parts. Everybody from the competitors can show how he can manage with the new technologies, not with the old one, which is known for everybody. Z roku na rok ten poziom rośnie, bo widać, że uczestnicy się przygotowują, także coraz trudniej jest ich czymś zaskoczyć. W tym roku jest dużo wyższy poziom. Według mnie odczułem to na zadaniach, bo są dużo bardziej szczegółowe. Jest to po prostu ciekawsze, bo dużo więcej można popisać się swoją wiedzą. Młodzi ludzie tak naprawdę nie mają za bardzo skąd posiąść tej wiedzy technicznej, tych nowinek wszelkich, które występują w autach, które jeżdżą aktualnie po naszych drogach. Konkurs Young Car Mechanic umożliwia im zdobycie tej wiedzy już wcześniej. Ci mechanicy są lepiej przygotowani do pracy w przyszłości. I think this diploma will really help when you're looking for a job. Ciężko jest zmienić wszystko, natomiast możemy zrobić coś w swoim obszarze, czyli w rynku motoryzacyjnym. Stąd pomysł, żeby wspierać najlepszych uczniów i wspierać również nauczycieli.